ganz herzlich begrüßen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Miterlebnis bei dieser Heiligen Messe, schöne Stunden bei uns und natürlich Gottes Segen. Obecna msza święta odprawiana jest w intencji wszystkich strażaków i rodzin z okazji jubileuszu 125-lecia Straży Pożarnej Zornika. Chcemy tych... Z jednej strony jesteśmy podziwiani jako strażacy, cieszymy się tak wysoką opinią społeczną, tak dobrą opinią społeczną, ale część ludzi powiada, po co? Jaki sens? A żeby mi zapłacili, to może tak, ale być ochotnikiem, zrywać się w nocy na głos syreny, a ja się chcę wyspać. Ja pracuję ciężko. I takie często jest dzisiaj, może nie często, ale zdarza się takie myślenie, może częściej niż kiedyś. I ludzie, którzy postępują zgodnie z sumieniem, którzy tym wartościom są wierni, ewangelicznym, a więc także tej służbie drugiemu człowiekowi w ratowaniu życia i mienia, po prostu postępują szlachetnie, bywają nieraz wyrzutem sumienia dla inaczej myślących, dla tych tak bardzo zanurzonych w tym świecie konsumeryzmu. Wielki pisarz angielski, poeta Molière, napisał kiedyś: dobrzy ludzie są jak zwierciadło, w którym zły i szpetny nie chce się przeglądać. Wolałby potłuc to zwierciadło na kawałki. I być może, że jesteśmy nieraz takim wyrzutem sumienia dla innych ludzi. Za to, że jesteśmy wierni wartościom przekazanym nam z pokolenia na pokolenie, gdy chodzi o wiarę naszą, ale gdy chodzi także o tradycję strażacką. Tym bardziej cieszy to, że są młodzi ludzie, którzy wstępują w szeregi Straży Pożarnej. Ta tendencja zdaje się powolutku wzrastać, tych młodzieżowych drużyn pożarniczych, i oby tak było, bo trzeba przeciwstawić się temu trendowi konsumpcjonizmu, konsumeryzmu. Przecież... Thank you.